powiedz mi, jak to mieszkanie wyglądało, jak się tutaj wprowadziłeś? Jak się wprowadziłem, to było tragiczne, było bez... Drzwi były obszarpane, były okna stare, dziurawe, podłogi były dziurawe. Tu był regips i po prostu była taka pleśń, wilgoć i lód na ścianach tutaj, od środka. Nie mam tutaj światła. Tutaj jest kuchnia właśnie taka, aha, aneks kuchenny z pokojem zrobiony. No jak widać, nie jest wszystko podłączone i nie jest zrobione. Kto ci pomagał w remoncie? Nikt. Sam to wszystko sam robiłem. Tu jest tutaj taki pokój. No teraz w tym roku kupiłem piec na zimę, bo rok byłem bez pieca. Spałem tutaj całą zimę bez pieca. Ja spałem pod trzema kocami, kołdrami, nie? Żeby było ciepło w nocy. Tak sobie wyobrażałeś wejście w nowe życie? Nie, tak sobie nie wyobrażałem. Opowiadają, że wychodząc z domu dziecka dostaje się mieszkanie wyremontowane, gotowe do zamieszkania, tylko sobie umeblować, tak? Natomiast w tej praktyce tak nie jest, tak? Niespełna 20-metrowe mieszkanie w tej starej kamienicy miało otworzyć nowy rozdział w życiu 21-letniego Dariusza. To właśnie w nim miał startować w dorosłe życie po 10 latach spędzonych w domu dziecka. Jak to się stało, że trafiłeś do domu dziecka? No po prostu byłem bity przez mamę i... Potem mnie zabrali z domu, ze szkoły, bo pani pedagog coś tam widziała, że mam na całym ciele siniaki, blizny i zabrali mnie do domu dziecka. 7 miesięcy tam byłem i rodzice się postarali, żebym wrócił do domu. I rok byłem w domu i po prostu przez ten rok się powtórzyły sytuacje i po prostu uciekłem z domu sam już, nie? To aż tak bardzo cię mama biła, że musiałeś uciec z domu? Nie mogłem już wytrzymać tego, bo tyle tych siniaków miałem na całym ciele i co to mały chłopak, 12 lat miałem wtedy i nie mogłem dalej tak żyć. 12-latek uciekł od rodziców do domu dziecka. O jego tragedii dowiedziała się pani Bożena z Poznania. Zaczęła odwiedzać chłopca, a gdy więź między nimi zrobiła się silniejsza, zabierała go do siebie na święta. Ja chciałam mu dać wsparcie, tak? Żeby miał kogoś, do kogo ewentualnie może się zwrócić, jak będzie kompletnie sam. Czy Darek jest przystosowany do życia? No właśnie, nie. Dlaczego? Nie miał najmniejszych szans. Bo jest bardzo zmienny. To znaczy? Zmienia decyzje często. I tak jakby nie umie ocenić realiów. Po opuszczeniu domu dziecka Dariusz przeprowadził się do Jasienia i zaczął remontować swoje mieszkanie. Pieniądze, które dostał na usamodzielnienie, szybko się jednak skończyły, dlatego pani Bożena pomogła mu znaleźć pracę w Poznaniu. Pracował na budowach i jako kurier. No, zdarzają się takie przypadki, że albo ktoś mu nie płaci za wykonaną pracę, albo... No, to najczęściej. Nie płaci za wykonaną pracę. Doradza mu pani, co ma zrobić, żeby na przyszłość nie był oszukany? No, staram się. No, on niechętnie słucha. Dlaczego? Ludzie, którzy mają niskie poczucie wartości, niech nie mają awersję do słuchania o sobie negatywnych rzeczy. Darek nie poddawał się i korzystając z gościnności pani Bożeny ciągle szukał nowej pracy, ale bezskutecznie. Ja już byłem w różnych zakładach pracy. Jest kilkanaście osób umówionych i wolą wybrać osobę, która już robiła na tym stanowisku, tak? Po nieudanych spotkaniach z pracodawcami Darek zdecydował się nie nadużywać gościnności pani Bożeny. Wrócił do Jasienia z nadzieją, że w rodzinnym mieście uda mu się odmienić swoje życie. Tu jednak dostał bolesną lekcję. I gdzie teraz? I pan skręci w lewo. W lewo? Tak, tam. Lubisz to miasto? Czego lubię? Miałem tu dziewczynę, to lubiłem. Ale jak nie mam dziewczyny, no już nie lubię, bo nie mam nikogo tutaj. Tak. Który to ten twój blok? Ostatni, trzeci. Tu się wychowałeś? Tak. I co, boisz się tutaj przyjeżdżać? No boję się. Czego się boisz, powiedz? Reakcji mamy. No jest moja dziewczyna. Mogę? No może. Ewka, proszę cię.
Zostaw mnie. Ej, no proszę cię. Zostaw mnie. Epka, proszę cię. Proszę, wróć do mnie. Ja nie mogę żyć bez ciebie. Ja mogę. Proszę cię. Wszyscy dobrze wiedzą, że cię kocham. Ale ja ciebie nie kocham. Ja nie mogę bez niej żyć. Nie wiem, wszystkiego już próbowałem. Nic do niej nie dociera. Nie wiem, co ja robię źle. Byłem 6 lutego normalnie u niej tam. Wszystko okej było. Nagle w sobotę napisała, że jest z nami koniec. W sobotę załamałem. O, tam sobotę całą przepłakałem. No i próbowałem jeszcze raz dowiedzieć się, co się stało konkretnie, dlaczego zerwała ze mną. No i napisała, że nic do mnie nie czuje. I wtedy rozebrałem tam golarkę i wziąłem żyletki. No i zacząłem rękę ciąć tak, że aż żyły poprzecinałem. Czy to było tylko z powodu dziewczyny? No powody dużo było i praca i cały stres z mieszkaniem w Jasieniu. Pogotowie zabrało Darka do szpitala. Po 2 dniach wyszedł i wrócił do Jasienia. Mimo starań wciąż nie udało mu się doprowadzić do użytku mieszkania, które otrzymał z gminy. Nie ma w nim prądu, a łazienka i kuchnia wymagają dużych nakładów, na które go nie stać. Dlaczego przyjąłeś to mieszkanie? Dostałem telefon z Urzędu Miasta, że przyznali mi mieszkanie, kazali mi iść do ADM-u. No i w ADM-ie podpisałem umowę i dopiero weszłem do mieszkania. Jak już mi się to mieszkanie nie spodobało, poszłem do pani burmistrz i chciałem wycofać się z tej umowy. Pani burmistrz powiedziała, że jak mi się coś nie podoba, to w ogóle nie dostanę mieszkania. No i musiałem tu zamieszkać. Bez łazienki, bez kuchni, bez niczego po prostu jestem tutaj. Ile czasu mieszkałeś w tym mieszkaniu? 2 lata. Gdzie się miałeś? Gdzie załatwiałeś potrzeby fizjologiczne? U dziewczyny. Jak z dziewczyną byłem, to u dziewczyny wszystko załatwiałem. Trudno zrozumieć, dlaczego władze Jasienia przyznały wychowankowi domu dziecka mieszkanie, które wymagało tak ogromnych nakładów. Dlaczego nie pozwolono mu zamieszkać w godziwych warunkach? Czy pana zdaniem ten lokal nadaje się do zamieszkania? Wtedy, co ja widziałem, proszę pana, był to lokal, który można było zamieszkać. Nie wiem, jak dzisiaj ten lokal wygląda. A może się przejedziemy? Ja proszę pana, nie mam czasu, ja też muszę czekać. Nie ma pani burmistrz, nie pracuję, mam pewną wiosnę. Czy pan uważa, że ten lokal, który państwo mu przyznali, to jest godziwe miejsce do zamieszkania dla wychowanka domu dziecka? Czemu pan nie chce odpowiedzieć? Nie będę odpowiadał, bo odpowiedziałem. Proszę. Czyli jednak chyba nie są to godziwe warunki dla takiego miejsca. Proszę pana, to pan mówisz, ja nie odpowiem. Ja odpowiedziałem, więcej odpowiadać nie będę na to pytanie. Nie chce pan tam za mną jechać? Nie. Nie chce pan zobaczyć, w jakich warunkach mieszka człowiek, który opuścił dom dziecka? Dziękuję któremu... wszystkim. Ja nie będę dalej odpowiadał. Odpowiedziałem, pomogliśmy, powiem panu, co pomagaliśmy. Dziękuję. Dlaczego pan mnie wrzuca? Nie wiem, ja nie wiem, może pan zostać sobie. Jeżeli pan wyjeżdża, to może pojedziemy do tego lokalu. Proszę pana, może pan sobie wyjeżdżać, proszę bardzo, panu powiedziałem. Dziękuję, do widzenia. Jedyną osobą, która wspiera Darka w Jasieniu, jest radny Adam Kamyszek. Zorganizował dla wychowanka domu dziecka obiady w miejscowej restauracji i pomaga mu w poszukiwaniu pracy. To ty masz jakiś zawód, żeby tak żeby coś tutaj ruszyć? Bo jeżeli pójdzie nie mam żadnego. Przyuczenie tam, znane. No ja robiłem murarkę. Z metalu nic nie robił. No tutaj w większości to metalowe sprawy, nie? No jako kierowca bardzo szukam już. Wszystko porobione mam. A w Jubo nie byłeś? W Jubo Transie, ale tam nie mam, tam na ciężarówki są, ja mam na B. Czy do rozwózki towaru, coś takiego. Czyli o zapomogę by trzeba było napisać, słusznie? Nie? No tak. I w poniedziałek samego rana tą sprawę ruszę w urzędzie, dobra? Mam wrażenie, że tego chłopaka spisano na straty, na dzień dobry. Taka osoba jak Darek, który no, wychodzi z domu dziecka, który w pewnym sensie pokrzywdzony był przez los, powinien otrzymać dużo szerszą pomoc. Uważam, że dużą pomoc powinien dostać od opieki społecznej oraz od samego miasta. Czyli mieszkanie, które no,
powinien na dzień dobry wejść, a te pieniążki, które otrzymał na start z domu dziecka, powinno być na jego, no właśnie na ten prawdziwy start, a nie na remontowanie rudery, bo dla mnie to jest chlew. Masz co jeść tutaj? No, na dzisiaj nie mam. Masz pieniądze? Nie. To jak ty sobie tutaj wyobrażasz spędzać kolejne dni? A gdybyś poszedł do matki, do ojca? Tam nie dostanę pomocy. Na 10. 10. Odpoczynamy. Z tym wszystkim nie mogę już sobie poradzić.